Piękne lato, środek wakacji i niezwykłe doznania artystyczne. 30 lipca rozpoczyna się tygodniowa uczta muzyczna z już 19 Filharmonią AUXO. Wśród tegorocznych gości prawdziwe gwiazdy. Koncert inauguracyjny w Suwalskim Ośrodku Kultury to popis znakomitego pianisty Wojciecha Waleczka, któremu towarzyszyć będzie Acoustic Quartet. W tym roku zaczynamy kameralnie od muzyki polskiej. Perły tak naprawdę pojawiają się dwa razy, na początek i na koniec festiwalu. Perły muzyki polskiej to ten pierwszy koncert, specjalne opracowanie na kwintet fortepianowy, właśnie uczyniony dla pana Waleczka i naszego znakomitego Acoustic Quartet, wywodzącego się w głównej mierze z orkiestry AUXO. 2 sierpnia na tej samej scenie recital fortepianowy Krzysztofa Kobylińskiego, kompozytora, aranżera i pianisty o niezwykle barwnej orientacji jazzowo-klasyczno-etnicznej. Kolejnego dnia, 3 sierpnia, w Kościele w Gabrychrudzie wyjątkowa okazja. Koncert orkiestrowy wirtuoza gitary klasycznej Waldemara Gromolaka i orkiestry kameralnej miasta Tychy pod batutą Marka Mosia. W sobotę na scenie sali imienia Andrzeja Wajdy stanie orkiestra kameralna miasta Tychy. Batuta trafi do rąk Jacka Kasprzyka, światowej sławy polskiego dyrygenta, dyrektora artystycznego Filharmonii Narodowej. Tego koncertu nie wolno przegapić. To już po raz kolejny ten wielki artysta zaszczyci nas podczas Filharmonii. Pierwsza wizyta miała prawie 10 lat temu miejsce. Natomiast tym razem maestro Kasprzyka witamy jako dyrektora Filharmonii Narodowej. To dla nas bardzo ważny gość i dla nas wielki honor, że zgodził się przyjąć to zaproszenie i gościnnie zadyrygować orkiestrą AUXO. Nie będzie żadnych solistów, będzie maestro Kasprzyk i orkiestra AUXO. Koncert finałowy zaplanowano na 5 dzień sierpnia. Bohaterami wieczoru będą perły Krzysztofa Kobylińskiego. Nie klasyczny koniec, jak zwykle AUXO przyzwyczaiło nas do tego rysu rozrywkowego, którym kończymy festiwal, czyli zespół KK Perlsk, zespół Krzysztofa Kobylińskiego. Kolumbijsko-izraelsko-polski skład, nadzwyczajny, piękny głos Reut Rifki. Muzyką formacji towarzyszyć będzie orkiestra kameralna miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. Oprócz głównych koncertów orkiestrowych, koncerty kameralne z udziałem i solistów, tak jak tegoroczny Waldemar Gromola, który również poprowadzi warsztaty dla uczniów szkół muzycznych w Augustowie i w Suwałkach, ale to także spotkania. Musimy pojawić się jak zwykle we dworze w Maćkowej Rudzie u pana profesora Andrzeja Strumiło. Tam gościem będzie właśnie Jacek Kasprzyk, nasz honorowy gość, ale i drugie spotkanie polecam państwa uwadze, ponieważ Zygmunt Krause, tegoroczny jubilat, kompozytor, będzie również bohaterem Filharmonii, która generalnie po raz pierwszy chyba tak mocno jest zorientowana na fortepian. Muzyka fortepianowa będzie nam towarzyszyła od samego początku do końca z różnymi, powiedziałabym, obliczami, bo będzie stricte muzyka współczesna Zygmunta Krausego w jego autorskim wykonaniu improwizacje. Będą to takie akcenty muzyczne towarzyszące spotkaniu w sali Suwalskiego Ośrodka Kultury, ale to będą również improwizacje jazzowe Krzysztofa Kobylińskiego w solowym recitalu tego artysty. Szczegółowy plan wydarzeń tegorocznej Filharmonii AUXO dostępny jest na stronie internetowej Suwalskiego Ośrodka Kultury.